Dzień dobry. Taki live. Należę w szpitalu z złamaną ręką. Złamałem sobie niefortunnie po łokciu. Kość, nie wiem która, jakaś główka. No niestety czeka mnie operacja, więc wczoraj czekałem cały dzień, no i dzisiaj podobno ma być, więc zobaczymy. Jakoś się nie przejmuję za bardzo, bo to nie moja pierwsza operacja w życiu i pewnie nie ostatnia, ale na łokieć pierwszy. Ten sam łokieć złamałem sobie jakieś 5 lat temu, przed wyjazdem do Paryża, więc mam już wprawę. A jeśli jesteś ciekaw, jak złamałem, no to padłem w dziurę na chodniku, jedną na desce. Więc deska została, ja poleciałem do przodu i wiedząc, jak się powinno spadać, czyli spadamy na bok, turlając się, no niefortunnie spadłem akurat centralnie na łokieć, no i się rozkruszyło. Więc leżę z bólem. To już jest mój drugi dzień, tak, bo rozwaliłem się przedwczoraj o 9 rano, jadąc do pracy. Operacje. Poza tym, że nie mam w ogóle czucia, tu nie ruszam. To chyba wszystko się udało, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Po której godzinie to trwało? No, z racji tego, że mam znieczulenie, to mnie przynajmniej ręka nie boli, ale nie mogę nią kompletnie ruszać. Zastanawiacie się pewnie, co ja tu robię. Oglądam Netflixa. Przez ostatnie kilka godzin oglądam Netflixy z przerwą na operację. A jak się tu znalazłem? Prosta sprawa. Jechałem na deskorolce swojej elektrycznej i na chodniku była dziura. Znaczy płytki się nie zgadzały. Nie zauważyłem tego. Zwykle tamtędy przejeżdżam, nie ma problemu. No i deska została. Ja poleciałem do przodu i niestety tak to się skończyło. I oczywiście teraz czeka mnie rehabilitacja, ale jak wyjdę z tego, mam zamiar wrócić do deski, no bo nie uważam, żeby miało to mieć na mnie taki wpływ. Tak samo kiedyś miałem wypadek, miałem awarię w samolocie silnika, który pilotowałem i nie zraziłem się tym zupełnie. A teraz, kiedy w łokciu mam śruby, jestem prawdziwym cyborgiem. Dzięki, że trzymaliście za mnie kciuki. Odezwę się, jak już wyjdę. Cześć.